klasach to było takie danie podstawowe. Ziemie są piąta, szósta klasa, więc nie za dużo tam urosło na tych ziemiach. Były ziemniaki i takim daniem właśnie obiadowym czy śniadaniowym był pieczony pyrcok. Ziemniaczki tarte. No jajka, troszkę mąki, sól, pieprz i majeranek. I na wierzchu pokrojona cebulka i pokrojony boczek. My pieczemy troszeczkę z boczkiem, bo są trzy wersje. Tylko placek ziemniaczany. Jest placek ziemniaczany z boczkiem i z kiełbasą i na bogato z pieczonymi żeberkami. Gotujemy zalewajkę. To jest taka potrawa starodawna od naszych babć, mam, wywodząca się ze staropolskiej kuchni. W zalewajce znajduje się przede wszystkim ziemniaki, to jest podstawowy składnik. No i w miarę możliwości, jak ktoś miał w swojej zamożności, to była po prostu okrasa, tak, boczek, kiełbasa czy jakaś inna wędzonka taka po prostu, żeby dała smak. No i oczywiście przyprawy, no mamy gości, to robimy bogatszą wersję. Jest i kiełbasa i boczek wędzony. Nie jadłem od urodzenia, nic równie dobrego, smakowitego, pysznego. Zapraszam do zapoznania się z recepturą i nieudolnego powielania. A na oryginał zapraszamy do Świnic Warskich. 10, 12, 100! Świniczanki, z tym, że w zespole są i panowie, i panie, także zaczynały same kobiety, ale później panowie dołączyli i działamy od 30, już teraz 6 lat. W tamtym roku żeśmy obchodzili 35-lecie. Coś trzeba robić, jesteśmy na emeryturze. Ja tyle lat, ja od 14 lat grałem zawodowo i mnie się przykrzy bez grania. No.